Go Buster! Buster na pustyni rusza już. Czy wjedziesz na szczyt wulkanu? Kiedy zbliżysz się, uważaj, bo wulkan to coś niebezpiecznego. Rita na pustyni rusza już. Ścigasz się z Busterem do wulkanu. Rita jest na przodzie. Buster. Ciekawe, co Buster zaplanował na dziś. Polowanie na wielkanocne jajeczka. Znalazłeś pierwsze jajeczko, a tu jest kolejne. Masz już dwa. I trzy. Cztery. Pięć. Naprawdę sporo. Uzbierałeś mnóstwo wielkanocnych jajeczek, Busterze. Mniam, wyglądają apetycznie. Buster uwielbia czekoladowe jajeczka. Pychotka! Buster je tyle jajeczek, na ile tylko ma ochotę. Dzień dobry, Busterze. Buster nie wygląda zbyt dobrze. Boli go brzuch. Myślę, że zjadł za dużo czekoladowych jajeczek. Nadjeżdża skaut, żeby sprawdzić, czy z Busterem jest wszystko w porządku. Buster jest naprawdę chory. Biedny Buster. Skaut zabierze go do Amber. Ambulans Amber z pewnością pomoże. Oto Amber. Ona zawsze znajdzie sposób, by pomóc pojazdom w potrzebie. O tak, Buster nieźle się struł. Na szczęście Amber ma na to odpowiednie lekarstwo. Otwórz szeroko buzię, Busterze. To powinno ci pomóc. Ale to nie wszystko. Jeśli Buster chce poczuć się lepiej, musi zjeść coś zdrowego. Na przykład jabłko. Proszę, to załagodzi podrażniony żołądek Bustera. Następnego dnia Buster czuje się znacznie lepiej. O, spójrz, to koparka Diggly. Co on tam ma? O, to kolejne czekoladowe jajeczko. Myślę, że Buster zjadł już wystarczająco dużo jajeczek jak na jedną Wielkanoc. Dzisiaj na farmie jest naprawdę wiecznie. Zobaczcie, wygląda na to, że Terry chce coś Busterowi pokazać. Hej, to Monty, balon na ogrzane powietrze. Monty i Terry znają się od dawna. Busterze, przywitaj się. Takie unoszenie się w powietrzu jak balon musi być naprawdę fajne. Ale orety, wiatr wieje coraz silniej. Mam nadzieję, że Montego nie zwieje. O nie, lina się zerwała. Wiatr unosi Montego coraz wyżej. Pospiesz się, Busterze, nie strać go z oczu. W przeciwnym wypadku kto wie, gdzie go wywieje. Monty jest tak wysoko. Jak sprowadzisz go na dół? Zobacz, lina. Ciekawy, jaki pomysł wpadł Busterowi do głowy.
Pospieszcie się! Musicie wyprzedzić Montego! Co Buster zamierza zrobić? Oczywiście, lasso! Zarzuć linę, kowboju! Ach, było tak blisko, ale Monty nadal dryfuje w powietrzu. Musi być jakiś sposób, żeby go uratować. Co teraz zobaczył Buster? To Iggy, furgonetka z lodami. Zobacz, ile on ma balonów. Chyba wiem, co zaplanował Buster. Zobaczcie, Buster umocował wszystkie balony do siebie i teraz on też unosi się w powietrzu. Trzymaj się, Busterze, na pewno ci się uda. Złap Montego! Prawie się udało. Jeszcze troszkę. Udało ci się go chwycić. Wspaniale, Busterze. Uratowałeś sytuację. Monty jest ci bardzo wdzięczny. O, Monty jest teraz mocno przywiązany. I nie odleci tak jak ten balon. Świetna robota, Buster. Cześć, Buster. Buster jedzie na przejażdżkę ze Scout. Popatrzcie, to samochód dostawczy Tony. Wygląda na to, że Scout i Buster pojadą za Tony, żeby sprawdzić, dokąd dziś jedzie. Świetnie się razem bawią. Haha, Scout jest bardzo zabawny. Buster nie patrzy na drogę. Uważaj, Buster. Było blisko. Bądź uważny, Buster. Prawie zderzyłeś się z Tonym. Popatrzcie, to dziura w jezdni, a Tony jedzie wprost na nią. O nie! Przez dziurę w jezdni drzwi Tonego się otworzyły. Buster, Scout, uważajcie! Wygląda, jakby niektóre pudełka miały zaraz wypaść. Pudełka zaczęły już wylatywać na drogę. Wydaje mi się, że Tony niczego nie zauważy. Kolejne pudełko zaraz wypadnie. Wow, dobra robota, Buster. Uwaga, nadchodzi kolejne. Brawo, Scout. Świetnie sobie poradziła. O nie! Scout straciła równowagę i zjechała z drogi. Jej pudełko utknęło na drzewie. Patrzcie, Tony zatrzymuje się na czerwonym świetle. To da wam trochę czasu. Szybko, Buster. Nie macie dużo czasu na oddanie pudełek. Dobry pomysł, Buster. Teraz musicie tylko wymyślić, jak załadować pudełka z powrotem. Wygląda na to, że Scout wpadła na pomysł. Świetna robota! Możecie użyć tej deski jako rampy. Brawo! Idealne miejsce do załadowania pudełek. Świetna praca zespołowa. Teraz możesz zamknąć drzwi, Buster. Samą porę na zielone światło. Tony może ruszyć w dalszą drogę. Chyba nigdy się nie dowie, że prawie zgubił wszystkie pudełka. Brawo, Buster! Brawo, Scout! Zobaczcie, to Jeep Jessie. Jessie ma tor. Wow, wygląda przepysznie. Nadjeżdża autobus Bandit. Ma szelmowską minę. O nie! Bandit zjadł tort. Bardzo nieładnie. Biedna Jessie. To autobus Buster. Jest i Bandit, który jedzie zdecydowanie za szybko. Zobaczcie, Buster chce pobawić się ze Scout. Dał jej w prezencie piłkę nożną. Tylko spójrzcie na Scout. Wspaniały widok. Diggly buduje kolorową wieżę. Nadjeżdża Bandit. Ciekawe, co teraz knuje ten nieznośny łobuz. O nie! Bandit zburzył wieżę Digleya. Bandit to prawdziwy psotnik. O rety, zauważył piłkę Scout. Bandit ukradł piłkę, żeby mieć ją tylko dla siebie. Co za łobuz! Buster chce jakoś temu zaradzić. Biedna Scout. Jest jej naprawdę przykro. Buster chce pomóc swojej przyjaciółce. Buster stawi Banditowi czoła i zmusi go do oddania piłki. Jednak Bandit wcale nie chce posłuchać Bustera. Wręcz przeciwnie, chce go zastraszyć. Bardzo nieładnie. Ale chwileczkę. Jessie stanęła w obronie Bustera. Scout też tu jest i chce pomóc. Wszyscy mają dość łobuzerskiego zachowania Bandita.
radiowóz Otis właśnie delektuje się mleśnym lodem. Ups, bandit wjechał w Otisa. Otis ma srogą minę. Bandit ma za swoje, był dla wszystkich bardzo złośliwy. Teraz Buster, Scout i Jessie mogą w spokoju pograć w piłkę. To autobus, Buster! Puszczanie latawców to wspaniała zabawa! Uważaj! O nie! Scout przypadkowo uderzyła w Bustera i latawiec odleciał w siną dal. Scout z pewnością zrobiła to niechcący, Busterze. Zobacz, co to jest! To list zaadresowany do świętego Mikołaja, który nie został dostarczony. Buster ma chyba jakiś pomysł. Sam dostarczy list i zadba o to, żeby bezpiecznie trafił do Mikołaja. O nie! List! Uff! Dziękuję za pomoc, Robinie! Buster ruszył w drogę. Do bieguna północnego, gdzie mieszka święty Mikołaj, jest całkiem spory kawałek. Jest zimno i ciężko się jedzie. Busterze, uważaj, żebyś się nie zgubił. O rety, już niedaleko, Busterze. A co to takiego? Ślady reniferów? Zobacz, to Mikołaj! Buster dotarł na miejsce. Mikołaj się z tobą wita, Busterze. Zbliż się i daj mu list. Buster przebył długą drogę, żeby go dostarczyć. Ciekawe, co jest w nim napisane. Wow, to prośba, żeby Mikołaj dał Busterowi pod choinkę nowy latawiec. List napisała Scout. Scout to naprawdę wspaniały przyjaciel. Święty Mikołaj już wie, co ma zrobić. Świetnie się spisałeś, Busterze, dostarczając ten list. Jest świąteczny poranek. Obudź się, Busterze! Ojej, pod choinką nic nie ma. Może Mikołaj był bardzo zajęty. Chwileczkę, jednak jest dla ciebie prezent. Wesołych świąt, Busterze. Oto on, dokładnie tak, jak prosiła Scout. Nowy latawiec, który zastąpi ten, co odleciał. Dziękuję, Scout, to naprawdę wspaniały prezent. Buster, widać, że świetnie się bawisz, jeżdżąc przez błotniste kałuże. Haha, wszystko będzie w błocie. A kto to? To traktor Terry. Jest bardziej ostrożny od Bustera. Buster świetnie się bawi, pędząc przez te kałuże. O nie! Jedzie prosto na Terry'ego. Uff, było blisko. Ostrożnie, Buster. Na kałuży można się poślizgnąć. O rany! Traktor Terry nie jest zadowolony zachowaniem Bustera. Buster zaczyna zabawę od nowa. Uwaga! O nie! Buster utknął. Niemądry Buster. I co on teraz zrobi? Słońce zachodzi. Robi się ciemno. Mam nadzieję, że Buster jakoś sobie poradzi. Patrzcie! To traktor Terry. Terry, proszę! Pomóż Busterowi. Wystarczy jedno mocne pchnięcie. Dasz radę? Raz, dwa, jedziemy! Hurra! Dzięki, Terry! O, Buster! Całe szczęście, że Terry tu był i uratował Bustera. Pa, pa, Terry! Pa, pa, Buster! Patrzcie, to autobus Buster i traktor Terry. Wygląda na to, że będą się ze sobą ścigać. Buster wygląda na bardzo pewnego siebie. Za to Terry nie ma zbyt zadowolonej miny. Ciekawe, kto wygra. Zaczynamy! Gotowi? Do startu? Start! I ruszyli! Buster wysuwa się na prowadzenie. Naprzód, Terry! Dasz sobie radę? Wydaje mi się, że Terry nie jest tak szybki jak Buster. Zaraz! Co to? O, Buster, nieładnie się tak popisywać. Biedny Terry. Buster jest przekonany, że wygra wyścig. Pamiętaj, że najpierw musisz dojechać do mety, Buster. Dalej, Terry. Masz jeszcze szansę. Oj, Buster, to bardzo nieładnie. Dalej, Terry. Pokażesz Busterowi, że aby wygrać, nie wystarczy być szybkim. Buster jest już bardzo daleko. Patrzcie, jak pędzi przez błotniste kałuże w stronę mety.
Oj, Buster, wiem, że jest gorąco, ale nie możesz się zatrzymać. Jeszcze nie skończyłeś wyścigu. O, popatrzcie, to jabłonka. Wydaje mi się, że Buster zamierza uciąć sobie drzemkę w jej cieniu. Nieładnie, Buster. Chyba zaczynasz być zbyt pewny siebie. Ojej, Buster usnął. I zobaczcie, kto to taki. To traktor Terry. Udało mu się wyprzedzić Bustera. O, niemądry Buster. Spałeś zbyt długo. I znowu pędzi w stronę mety. Nie wiem, czy spodoba mu się to, co tam zastanie. Jeszcze trochę, Buster. Ale gdzie się podział Terry? Haha, tutaj jest. Terry przekroczył metę jako pierwszy. Niemądry Buster. Trzeba było nie spać tak długo i nie trzeba było się tak popisywać, bo pokazałeś, że to wolna i spokojna jazda pomaga wygrać wyścig. Do zobaczenia, Buster. Do zobaczenia, Terry. Buster jeloda chętnie jeszcze by wziął, ale niestety rozbola go ząb. Robin do dentysty zaprowadzić go chce. Buster nie pójdzie, bo boi się. Pyszne cukierki lubi każdy z nas. Na słodycze jest zawsze dobry czas. Ale pamiętaj, że o zęby trzeba dbać. Być ze szczoteczką za pan brat. Bustera ząb wciąż boli tak, lecz zdrowe przekąski to Buster, Skał i Digli. Jest Wigilia Bożego Narodzenia i wszyscy z niecierpliwością czekają na świętego Mikołaja z prezentami. Pora spać, kochani! Święty Mikołaj przyjdzie dopiero, jak smacznie zaśniecie. Orety, to ten podstępny łobuz Bandi. Co on znowu knuje? Jest święty Mikołaj. Właśnie kładzie prezenty pod choinką. Musi być dzisiaj bardzo zajęty. O nie! Bandit kradnie wszystkie prezenty spod choinki. Ale z niego łobuz. Próbuje się wymknąć? Oj, zasłużyło ci się, bandicie. Co on teraz zobaczył? To złota, bożonarodzeniowa gwiazdka. Ją też chce ukraść. O, Rety, próbuje ściągnąć ją prosto z choinki. Zobacz, bandit cały się zaplątał. Nie będzie mu tak łatwo się z tego wydostać. Zajęło mu to całą noc, ale bandit w końcu się uwolni. Teraz wymyka się z prezentami. Oj, biedny Buster. O. Wszystkie prezenty zostały skradzione. Busterowi jest bardzo przykro. Bandit to naprawdę wielki łobuz. Ale chwileczkę. Co się dzieje? Co robi Bandit? Zobacz. Bandit odkłada wszystkie prezenty z powrotem pod choinkę. On chyba nie jest aż taki niedobry. Hurra! Wszystkie prezenty są pod choinką. Buster jest naprawdę szczęśliwy. Wesołych świąt! To święty Mikołaj. Chyba nie jest zbytnio zadowolony zachowaniem bandita.
Ale co to? Mikołaj kładzie pod choinką prezent dla bandita. Oddając prezenty, bandit zasłużył na nagrodę. Postąpiłeś słusznie, bandicie. Wesołych świąt! Cześć, Buster. Cały jesteś w błocie. Musiałeś świetnie się bawić, jeżdżąc przez błotniste kałuże. Busterowi przydałaby się kąpiel. Ciekawe, czy on też tak sądzi. Nadjeżdża autobus miejski. Ojej, nie spodobał mu się wygląd Bustera. Chyba Buster zdał sobie w końcu sprawę, jak bardzo jest brudny. To prawda, Buster. Cały jesteś w błocie. Już czas na kąpiel. Świetny pomysł. Buster już jedzie na myjnię, aby się umyć. Ojej, biedny Buster. Boi się wjechać do środka. Myjnia wygląda naprawdę przerażająco. No dalej, Buster, dasz radę. Musisz się umyć, jesteś naprawdę brudny. Wjeżdża do środka. Buster jest naprawdę dzielny. Raz, dwa, trzy. O nie! Prawie ci się udało, Buster. Znów nadjeżdża autobus miejski. Och, brzmi na zniecierpliwionego. Buster, weź głęboki oddech. Dasz radę. Ale te dźwięki są takie przerażające. No dalej, Buster. Dasz radę. Już prawie jesteś. Do startu. Gotowy. Start! Jesteś już w środku, Buster. Gilgocze, wcale nie jest tak źle. I wyjeżdża. Widzisz? Nie było tak źle, prawda? Jesteś czyściutki i pachnący. Dobrze wyglądasz. Wow, dobra robota, Buster. Jesteś jak nowy. I wcale nie było tak strasznie. Pa, pa, Buster. O, hej, to autobus Buster. Ciekawe, dlaczego wjechał na sam szczyt Śnieżnej Góry. Rety, Buster rozpędził się i zjeżdża w dół. Zobaczcie sami. Uważaj, Busterze, droga może być śliska. To chyba świetna zabawa. Hej, to pociąg Czuki. Ona też zjeżdża z góry. Czuki i Buster jadą obok siebie. Ciekawe, kto dojedzie na dół jako pierwszy. Buster i Czuki ścigają się. Zobacz, oboje dają z siebie wszystko. O nie, olbrzymie kule śnieżne zablokowały drogę. Uważaj, Busterze. Buster musi zwolnić, ale Czuki jedzie dalej. Buster dogonił Czuki. Jadą równo obok siebie. Co się dzieje? Buster i Czuki jadą w dół różnymi drogami. Czuki wjechała na most, a Buster jedzie pod mostem. Czuki jedzie najszybciej, jak tylko potrafi. Zobaczcie, tory się przestawiły. Czuki jedzie teraz skrótem. Dzięki temu wyszła na prowadzenie. Jest też Buster. O-o, Czuki prawie dotarła do mety. Buster musi jechać super szybko, żeby ją dogonić. Chwileczkę. Buster ma jakiś pomysł. Buster wykorzystał znak drogowy i zrobił z niego snowboard. Dobra robota, Busterze. Zobaczcie, jak szybko zjeżdża na nim w dół. Buster prowadzi. Hurra! Buster jest pierwszy. Czuki dotarła na metę tuż za nim. I to była świetna zabawa. Buster i Czuki mieli wielką frajdę, ścigając się z góry na sam dół. Cześć, Busterze. Czy widzisz coś wysoko na niebie? O, rety! To sanie świętego Mikołaja. Jak one szybko mkną. Ojej, chyba zaraz się rozbiją. Szybko, Busterze, jedź i zobacz, czy święty Mikołaj nie potrzebuje pomocy. O, rany! Są sanie i renifery. Zobacz, jest też święty Mikołaj. Ojej, sanie są połamane. Jak teraz Mikołaj dostarczy wszystkie prezenty na czas? Ciekawe, czy Buster może mu jakoś pomóc. Wygląda na to, że święty Mikołaj ma pomysł. Ciekawe, co to takiego?
O, Mikołaj usiadł na Basterze. I co to za magiczny proszek? Oj, na zdrowie, Basterze. W porządku, ruszaj w drogę. Uważaj na drzewo. Wow, Baster lata. Dokładnie tak jak sanie świętego Mikołaja. Teraz na pewno dostarczą wszystkie prezenty na czas. Zobacz, to skaut. Skąd wziął się ten prezent? Świetna robota, Basterze i święty Mikołaju. A tu Digli dekoruje choinkę na placu miejskim. Wesołych świąt, Digli! Jest i Terry na swojej farmie. Jemu również Baster i święty Mikołaj dostawili prezent. Wow, dostarczyliście wszystkie prezenty. Dobrze się spisałeś, Basterze, pomagając świętemu Mikołajowi. Czas, żeby Mikołaj wrócił do domu na biegunie północnym. Znowu ten magiczny proszek. Już rozumiem. Ten magiczny proszek sprawia, że Baster może latać. Wesołych świąt, Basterze. To autobus Baster. Смотри, он увидел милого пасхального кролика. Ого! Бастер превратился в автобус кролик и сейчас танцует нам танец кролика. Прыг-прыг-прыг. Затем помаши хвостиком. Здорово! Потом прыгни высоко вверх. Прямо как кролик. А теперь пошевели носиком. Отлично! Получается! Как весело! Хвостиком маши. Прыг-прыг-прыг. Молодец! Хвостиком маши, прыг-прыг-прыг. Покружись и пошевели носиком. Да! Привет, это машина Скаут. Мне кажется, она хочет тоже выучить танец кролика. Готовы? Прыг-прыг-прыг. Затем помаши хвостиком. Да! Потом прыгни выше всех. Очень высоко. А теперь пошевели носиком. Вот и все. У Скаут получилось. Теперь смотри. Помаши хвостиком влево. Помаши хвостиком вправо. Маши хвостиком сколько хочется. Как весело. Хвостиком маши. Прыг, прыг, прыг. Правильно. Хвостиком маши, прыг, прыг, прыг. Это всего-навсего был сон Бастера. Но ничего, мы ведь выучили такой задорный новый танец. Cześć, Baster. Cześć, Tygę. Ale duży zamek budowaliście. To mewa Sandy. Uważaj, Sandy. Nie stawaj na zamku z piasku, bo... O nie! Biedni Digger i Buster. Uciekaj stąd, Sandy! Nieuważny ptak! Co zobaczyłeś, Buster? To czerwony kształt wystający z piasku. Ciekawe, co to jest! Dobra robota, Digger. To trójkąt, ale fajnie! Zobacz! Sandy znalazła żółty kształt. To koło. Czy znajdziesz więcej, Sandy? I kolejny. Ten jest niebieski. Szybko, wykop go. To kwadrat. Ma cztery boki. Wow, tak dużo kształtów. Trójkąty, kółka, prostokąty, sześciokąty. Sandy, czekaj! No nie! Zamki z piasku tak łatwo zepsuć. Chwila. Buster chyba ma pomysł. Buster i Digger zbierają kształty. Ciekawe, co z nimi zrobią. Ustawiają je na sobie. Chyba budują wieżę. Już tylko jeden na samą górę. To jest to, Buster. Powoli, powoli. Tutaj, idealnie. Wow! Buster i Digger zrobili wieżę z kształtu. To był świetny pomysł.
Teraz mogą wrócić do budowania zamku z piasku. A Sandy może spokojnie stać na budowli, która się nie zawali. Dobra robota, Buster. Do widzenia, Buster. Do widzenia, Digger.